Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę na zakłamanie, jakie jest prowadzone w tej sprawie. Do momentu katastrofy był to samolot rządowy. Był to samolot rządowy, co bardzo silnie było akcentowane, zwłaszcza od słynnego konfliktu o samolot przy wylocie do Brukseli, który zapewne wszyscy Państwo pamiętacie. Wtedy prezydentowi odebrano samolot, ponieważ był to samolot rządowy i ja osobiście widziałem pismo podpisane przez ministra arabskiego w tej sprawie, krótkie, lakoniczne, stwierdzające, że samolotu dla prezydenta nie będzie. Bo to on jest decydentem, a samolot będzie w dyspozycji premiera. I nagle, proszę Państwa, w ciągu pół godziny od katastrofy samolot staje się samolotem prezydenckim. I nagle się okazuje, że on w ogóle nie jest odpowiedzialny, a pan minister arabski znika. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście na to uwagę. Pana ministra arabskiego przez pół roku nie było w mediach. Jakby ten człowiek nie istniał. Te wszystkie fakty, jeżeli to połączymy z tym, jak się zachowywał polski rząd, jeżeli to połączymy z tymi zachowaniami, które ja osobiście obserwowałem, no wierzcie mi Państwo, no nie płakali. No. Co tutaj wiele się czarować? Nie płakali. To były bardzo twarde rozmowy. Szybko musieliśmy dojść do siebie. Bardzo szybko. Nie mieliśmy na to dużo czasu. Po to, żeby starać się ratować resztki normalnego funkcjonowania Kancelarii Prezydenta. Proszę Państwa, ja się obawiam, że nawet jeżeli doszłoby do przejęcia władzy przez tych ludzi, którzy w Polsce chcą naprawdę silnego państwa i są rzeczywiście patriotami. Chcą, żeby Polska była tym państwem, które dobrze się rozwija i w którym ludziom dobrze się żyje. Obawiam się, że nie uda się wyjaśnić rzeczywiście do końca kulisów katastrofy smoleńskiej. Z bardzo prostej przyczyny. No to, co pan minister powiedział. Proszę Państwa, no tak nie wyglądają oględziny miejsca katastrofy. Nie wjeżdża się tam ciężarówkami i nie zasypuje się metrową warstwą ziemi. A w ten sposób, proszę Państwa, się po prostu zaciera ślady po katastrofie. A jak to można powiedzieć, że przekopują ziemię? Jak to można powiedzieć, że samochód? Proszę Państwa. Pan był na miejscu wobec tego, jak to można powiedzieć? To ja Panu to wytłumaczę. To jest podręcznik kryminalistyki dla studentów pierwszego lub drugiego roku studiów. Bo to, szanowny Panie, robi się drogę dojścia do miejsca oględzin, po oględzinach tego miejsca. Więc jeżeli by wyznaczono trasę dojścia do miejsca katastrofy i przeprowadziłoby się szczegółowe oględziny tego dojścia, to wtedy tam może nawet beton wylać. Ale po szczegółowych oględzinach, a nie bez oględzin położenie piasek. To jest naprawdę drugi rok studiów prawa kryminalistyka. To są procedury od lat stosowane, wypracowane w XIX wieku, wie pan. Naprawdę proszę mi wierzyć, że tutaj nie trzeba być wybitnie inteligentnym człowiekiem, żeby wiedzieć, jak się dokonuje oględzin, jak się zabezpiecza, ogradza teren, jak się wyznacza sektory do oględzin, jak się wyznacza ludzi do oględzin, z czego się składają zespoły oględzinowe, nie z archeologów, zapewniam pana, tylko że z techników kryminalistyki, z mechanoskopów, z specjalistów z zakresu śladów biologicznych, chemicznych, szanowny panie, geodezyjnych itd. itd. To jest szkółka, proszę mi wierzyć. Jeżeli by tego nie umiał student 5 roku studiów, to by nie skończył prawa, a nie dostałby się na żadną aplikację. I tyle panu odpowiem, naprawdę polecam, są fajne podręczniki, niewiele kosztują, nawet z lat 50. jeżeli pan wypożyczy taki podręcznik, to pan tam przeczyta, jak wygląda kwestia dojścia do miejsca oględzin i zabezpieczenia miejsca oględzin. No teraz jeszcze chciałem się odnieść do tej konwencji chicagowskiej. Otóż problem polega, szanowni państwo, na tym, że wbrew temu, co tutaj się mówi, nie zawarto żadnego porozumienia o stosowaniu konwencji chicagowskiej, tylko o stosowaniu załącznika 13. Nie konwencji. Bo gdyby konwencji, to jeszcze były możliwości odwołania, jeszcze były możliwości negocjacji. Ale tu zastosowano tylko załącznik 13, gdzie nie ma tych możliwości. Z uwagi na to, że nikt nie sporządził takiej umowy, nawet nacisku papieru, będą teraz oczywiście reprezentowane różne poglądy na ten temat przez stronę rosyjską i stronę polską. Oczywiście możemy dyskutować.
tak czy inaczej, jasne jest to, że nie było, nie ma znaczenia, czy to by była konwencja chicagowska, czy umowa z 1993 roku, jeżeli by było porozumienie nawet ustne na zasadach wzajemności o stworzeniu wspólnej komisji do badania tejże katastrofy, można by spokojnie w ciągu tygodnia, dwóch sporządzić taką umowę na piśmie, zasady i byłaby wspólna komisja. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, ja też powiem o stronie polskiej i o polskim zespole, ale o stronę rosyjską, to ja pewnych rzeczy nie rozumiem do dzisiaj. Bo okazuje się, że raport sporządził MAK. Tak tutaj wyjaśnił tutaj kolega Andrzej, Międzypaństwowy Komitet Lotniczy. Ale przewodniczącym Państwowej Komisji jest premier Putin. Ja się pytam, czy w Rosji były dwie komisje? Czy nadal funkcjonuje jakaś komisja Putina? Czy będzie raport jeszcze komisji Putina? Czy Putin nadzorował Anowinę? Bo przepraszam, tu jeszcze nie powiedział. MAK to jest instytucja prywatna. To nie jest publiczna instytucja. To jest, niezależna, ale prywatna, powiedzmy sobie szczerze. Więc ja tego całkowicie nie rozumiem. I jeżeli chodzi o stronę rosyjską, to tego mi nie wyjaśnię, pomimo wielu moich próśb. No bo albo będzie jeszcze jakiś raport Putina, albo Putin po prostu zrobi się szefem tej komisji po to tylko, żeby w mediach wystąpić. Tego nie rozumiem. Jeżeli chodzi o Komisję Polską, to tym bardziej jestem zażenowany, zakłopotany, bo komisja mająca wyjaśnić, co prawda tylko kwestie techniczne, pamiętajmy o tym, ale jest pod kierownictwem ministra MSWiA, który odpowiadał za bezpieczeństwo prezydenta i rządu. Ale co jeszcze? W skład tej komisji wchodzi wielu oficerów Wojska Polskiego, którzy bezpośrednio brali udział w pracach, czy w działaniu 36 Pułku, czy też ogólnie Lotnictwa Polskiego Wojskowego. No to co, sami o sobie mają decydować? Ja tego nie rozumiem. Naprawdę. Co prawda jest to komisja techniczna, ale będą się odnosić do wielu kwestii, zwłaszcza zarządzeń do dokumentów, które związały się z funkcjonowaniem 36 Pułku. Więc dochodzi do sytuacji kuriozalnej, że w zasadzie nie ma żadnego organu, oprócz prokuratury, która nie jest uwikłana w jakikolwiek sposób, ja nie mówię, że przestępczy, w jakikolwiek sposób w to zdarzenie. Bo tak jak ostatnio było, że minister mi powiedział, że on wyda wszystkie decyzje na piśmie i wszystko jest w porządku. W porządku jest, bo on na piśmie. Szanowni Państwo, to, że po prostu publicznie się w Polsce kłamie od 2008 roku, mówiąc, że w Polsce zlikwidowano armię z pobożą. Powtarzam Państwu, to jest łgarstwo, kłamstwo i każdy, kto mówi inaczej, po prostu nie zna się na prawie. Otóż nikt nie zlikwidował w Polsce z armii z poboru. Pobór został zawieszony, bo żeby stworzyć w Polsce armię zawodową, zlikwidować powszechny obowiązek służby wojskowej, trzeba zmienić konstytucję, a nikt nie zmieni. I jeżeli przyjdzie na myśl Tuskowi, żeby przywrócić pobór, to w ciągu tygodnia czasu cała młodzież może trafić do wojska. Może zostać skierowana na ćwiczenia wojskowe. Ale tego nie powiedzą. Nie powiedzą tego, że oni po prostu zawiesili pobór i nazywają to profesjonalizacją, uzawodnieniem wojska, a oznacza to po prostu rozwalenie kilku dywizji, no może nie dywizji, kilku brygad, pułków i tak dalej. I doprowadzenie do tego, że Polska będzie bezbronna. Szanowni Państwo, jeżeli widzimy to, jak oni badają, bo ja już pomijam tą kwestię, mogą się nawet cieszyć, że pan prezydent Lech Kaczyński zginął. To jest ich kwestia, odpowiedzą za to przed sądem polskim. Ale że nikt nie wyciągnął konsekwencji z tego wszystkiego. Że dopiero dzisiaj ktoś podpisał tą instrukcję, jak mają latać VIP-y. Że wypożyczono brazylijskie Embraery, no szkoda, że nie wzięto kubańskie samoloty. Tak jest. O których ja w 2007 roku informowałem pana premiera Kaczyńskiego, że się nadają, bo już wtedy lot próbował je wcisnąć. Lot już wtedy próbował je wcisnąć. I wciśnie, to teraz VIP-y latają Embraerami. Co się okazuje? Przetarg na zakup samolotów dla VIP-ów, dla najważniejszych lotów w państwie. Naprawdę na tym nie można oszczędzać. Odszedł się dał, z 6 kupują 4 samoloty, z czego kupują samoloty, które mają zasięg 8000 km, czyli, przepraszam, do dupy, za przeproszeniem, bo Atlantyku nie przelecą. Powiedz, po co kupować takie samoloty, chyba żeby do Moskwy dolecieć. Szanowni Państwo, muszą być nowe, na to pójdzie 1,5 miliona złotych, czyli 400 milionów dolarów, tak? 500 mam, powiedzmy sobie. A co się okazuje, wczoraj się dowiaduje, że właśnie prezydent Francji ma
doskonale przygotowany samolot Airbusa za 160 milionów dolarów, używany 10-letni, tylko przystosowany, wzięty od leasing i tak dalej, czyli krótko rzecz ujmując, nie zawsze trzeba kupować nowe, tylko trzeba kupować dobre i zachodnie, a nie sowieckie, rosyjskie. Ostatnio Sotnik ogłosił, że Polska kupiła kolejnych 5 czy 6 śmigłowców rosyjskich Mi-17 dla żołnierzy w Afganistanie. Drugi rok czekają żołnierze na śmigłowce i jechał. No aż zginie kolejnych 10, to może zdobyć to. Tomasz, mam pytanie. Być może to jest bardziej pytanie do autora filmu, ale czy były próby zainteresowania jakąś telewizję filmem Mgła? Czy był jakiś odzew? Dziękuję. Proszę Państwa, krótko odpowiem na to. To był film, który pierwotnie był produkowany na zamówienie Telewizji Polskiej. Jedynki. No ale ponieważ czasy się zmieniły, więc przestał być na zamówienie. Natomiast proszę Państwa, no film w pewnym momencie wzbudził duże zainteresowanie mediów i nawet redaktor naczelny Gazety Polskiej śmiał się w rozmowie ze mną, że jeżeli mamy w Polsce chociaż jedną prawdziwie komercyjną telewizję, to ta telewizja na pewno ten film kupi i na pewno go puści. Bo to jest kwestia oglądalności. No ale jak widać. Nie kupi. Pamiętacie Państwo jeszcze o takim filmie Solidarni 2010? No to po tym doświadczeniu już chyba nic z nich nie kupi żadnego takiego filmu. No jest ta rzecz, znaczy tutaj dodam jedną kwestię, mianowicie rzecz w tym, że ten film jest niezwykle kłopotliwy, ponieważ pani reżyser Maria Dłużewska jest niezwykle uznaną dokumentalistką. I film, jak twierdzą fachowcy, bo ja powiem uczciwie, ja się na tym nie znam, ale fachowcy mówią, że film jest bardzo dobrze zrobiony. Pod każdym względem, w związku z czym on jest bardzo kłopotliwy dla tego establishmentu, które najchętniej chciałoby tą całą sprawę zadeptać i zepchnąć pod dywan. Bardzo kłopotliwy. I proszę Państwa, ja mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, jako człowiek, który brał udział bezpośrednio w tych wydarzeniach, że jest on po prostu prawdziwy. Oczywiście on prezentuje wspomnienia i pewien punkt widzenia tych zdarzeń grupy ludzi, którzy byli związani z panem prezydentem profesorem Lechem Kaczyńskim, z jego małżonką i z naszymi przyjaciółmi, którzy w tej katastrofie zginęli. Tak, oczywiście, ale ja nie mam nic przeciwko temu, żeby podobny film powstał i niech wystąpi w nim pan premier Tusk, pan minister Arabski i całe ich otoczenie. Niech oni opowiedzą, jak oni postrzegają katastrofę smoleńską. Ja nie mam nic przeciwko temu. Natomiast w tym znaczeniu tam, proszę Państwa, nie ma żadnej fantazji. Tam to jest film, w którym praktycznie nie ma komentarza. To jest po prostu opis wydarzeń, takich jak myśmy je widzieli.